Zagubione skarby starożytności. Odcinek 4. Starożytna Grecja. Akropol w Atenach, najbardziej charakterystyczny element krajobrazu stolicy współczesnej Grecji. Zespół świątynny położony na skalistym wzgórzu w centrum miasta ma ponad 2000 lat. Turyści z całego świata przyjeżdżają do Aten, by podziwiać Partenon oraz pozostałe budowle, które tworzą Akropol. Ten niezwykły kompleks jest namacalną pozostałością wspaniałej epoki historycznej, epoki, której osiągnięcia w dziedzinie sztuki, literatury oraz organizacji społeczeństwa wpłynęły na kształt współczesnego świata. Oto historia tejże cywilizacji, historia starożytnej Grecji. Morze Egejskie, niewielki akwen we wschodniej części Morza Śródziemnego. Przez tysiące lat teren ten odgrywał niezwykłą rolę w historii ludzkości. W trzecim tysiącleciu przed naszą erą stał się kolebką kultury egejskiej. W kolejnych tysiącleciach rozkwitały tu kultura minojska, a następnie mykeńska. Kultury te nie przetrwały, a nasza wiedza na ich temat pozostaje ograniczona. Jednak w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą na tym terenie rozkwitła cywilizacja, której dzieje dobrze już znamy. Począwszy od VIII wieku w basenie Morza Egejskiego zaczynają powstawać niewielkie, lecz niepodległe miasta-państwa, po grecku polis, takie jak Korynt, Argos, Sparta, Teby bądź Ateny. Były to społeczności hodowców oraz rzemieślników, często żyjące w izolacji ze względu na górzysty charakter regionu. Jednak zdolności żeglarskie umożliwiły im handel z pobliskimi społecznościami. Utrzymywali kontakty handlowe nie tylko z innymi państwami egejskimi, lecz także z tymi z zachodniej części Morza Śródziemnego, Bliskiego Wschodu oraz z Egiptem. Począwszy od VIII wieku, handel morski przyczynił się do szybkiego rozwoju tego regionu. Choć poszczególne miasta zachowały autonomię, wśród ich mieszkańców zaczęło się tworzyć poczucie narodowej przynależności. W miarę jak klasy kupieckie się wzbogacały, lokalni władcy stopniowo odsuwani byli od władzy. Pojawił się wspólny język oraz alfabet. Tak powstawał naród, którego najsilniejszym spoiwem stała się wspólna wiara. Bogowie. Grecy wyznawali wiarę w istnienie 12 bogów głównych, zwanych olimpijskimi, którzy, jak głosi legenda, mieli swą siedzibę na górze Olimp w Tesalii. Ich czyny oraz osiągnięcia obrosły legendą, która tworzy podstawę mitologii znanej powszechnie do dzisiaj. Każdy z nas słyszał choć raz o przygodach Zeusa, Afrodyty oraz innych bogów starożytnej Grecji. Istotą religii greckiej, jak zresztą wielu starożytnych wierzeń, była wiara w istnienie sił nadprzyrodzonych, które zagrażały człowiekowi, oraz potrzeba udobruchania tych mocy, głównie za pomocą ofiar, zarówno w postaci kosztowności, jak i zwierząt składanych na ołtarzach. Niektórym z tych wszechobecnych mocy, jak niebu, grzmotom, trzęsieniom ziemi, morzu, płodności, przemocy czy też wojnie, nadano imiona. Oryginalność mitologii greckiej zawdzięczamy temu, iż bogowie greccy, jak Zeus, Afrodyta czy Hera, obcują ze sobą. Te
antropomorfizację bóstw greckich, tak aby mogły one toczyć walki niczym człowiek, możemy zaobserwować już w X oraz IX wieku przed naszą erą, co zresztą doskonale ilustruje wczesna poezja grecka. Bogowie opisani przez Homera w Iliadzie i Odysei zachowują się dokładnie w ten sposób. Począwszy od VIII wieku, dzieła Homera zyskują status narodowej epopei. To one tworzą historię Grecji, co przyczyni się do upowszechnienia mitologii greckiej w wersji opisanej przez Homera. W VIII wieku Ateny przeżywały okres niespotykanego dotąd rozkwitu niemal w każdej dziedzinie działalności ludzkiej. Do dzisiaj toczą się spory nad przyczyną tak spektakularnego rozwoju tego niewielkiego polis. Odpowiedzi możemy szukać w charakterystycznej strukturze społeczeństwa ówczesnych Aten. Podstawą jego funkcjonowania był ustrój polityczny oparty na władzy sprawowanej przez ludność, innymi słowy demokracja. Do dziś wielu specjalistów uznaje ustrój ateński za najczystszą formę demokracji. W ustroju tym władza podzielona była między trzema organami państwa. Najważniejszym z nich było zgromadzenie ludowe wszystkich wolnych obywateli płci męskiej. Zgromadzenie zbierało się parę razy w miesiącu, by omawiać sprawy wagi państwowej. Każdy zaś jego członek miał prawo głosu. Zadaniem zgromadzenia był wybór władzy wykonawczej, Rady 500. Rada zajmowała się polityczną administracją kraju i nadzorem nad trzecim organem władzy państwowej, urzędnikami. Urzędnicy wybierani byli na okres roku, co umożliwiło szybkie odwoływanie osób skorumpowanych bądź niekompetentnych. To samo dotyczyło skarbników oraz strategów. W początkach wieku V rozległa sieć kontaktów handlowych w połączeniu z istnieniem wspólnej tradycji dały początek Helladzie, odrębnemu państwu w basenie Morza Egejskiego. Już wkrótce poznamy je pod jego łacińską nazwą Grecja. W ciągu kolejnych wieków Grecja zasłynie w świecie jako kraj wyjątkowy. Są tacy, którzy nazywają ten okres złotym wiekiem cywilizacji. Początkowo nadzwyczajny rozwój dotyczył jedynie dziedziny sztuki wojennej. Jednak to właśnie wspaniałe osiągnięcia militarne pozwolą Grecji zdobyć hegemonię kulturalną nad całym światem antycznym. Nieczęsto Grecy stawali razem do walki. Starożytna Grecja była bowiem zlepkiem różnych polis, lecz gdy pojawiało się wielkie zagrożenie, państwa musiały się jednoczyć. Takim zagrożeniem była Persja czasów Dariusza I Wielkiego. Pod jego panowaniem pozostawało wiele miast greckich z zachodniego wybrzeża Azji Mniejszej. Co jakiś czas miasta te buntowały się. Dariusz miał już dość ciągłych niepokojów ze strony Greków. Powstanie państwa. Pod panowaniem Persów znajdowały się ziemie greckie w Jonii na zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej. W roku 499 Jonowie, wsparci przez Ateńczyków, zbuntowali się. 6 lat później powstanie stłumiła armia Dariusza. Władca Persów mógł teraz zwrócić się ku pozostałej części Grecji. Rozesłał swych wysłanników, domagając się podporządkowania ze strony państw greckich. Większość przystała na jego warunki, jednak Ateny i Sparta odmówiły posłuszeństwa. Dokonując egzekucji perskich emisariuszy, wypowiedziały tym samym Persji wojnę. Kiedy Grecy wypowiedzieli Persji wojnę,
stanęli do walki z prawdziwym mocarstwem. Należy pamiętać, że władcy perscy dokonali czegoś, czego nikt wcześniej nie dokonał. Udało im się zjednoczyć pod jednym panowaniem dawne ośrodki cywilizacji Bliskiego Wschodu: Mesopotamię, Wyżynę Irańską, Wyżynę Anatolijską oraz Egipt. Jednocześnie poszerzyli swoje wpływy w północnej Grecji. Kiedy Aleksander Wielki w IV wieku rozpoczął swe podboje, dokonał jedynie tego, co osiągnęli już wcześniej władcy perscy, a co w jego czasach nie stanowiło już takiego wyzwania. Ponadto było to niezwykle bogate mocarstwo. Kiedy Aleksander podbił je w roku 330, przejął ze skarbca zasoby srebra o wartości 200 tysięcy talonów. To 20 razy więcej niż posiadało najbogatsze z państw greckich. Zgodnie z przewidywaniami Greków, Dariusz I, przekonany o swojej przewadze, postanowił zaatakować. W roku 490 przed naszą erą wysłał do Grecji pokaźną i świetnie uzbrojoną flotę. Miał jeden cel – podporządkować sobie niepokornych Greków. Pod dowództwem Datysa wojska perskie przystąpiły do ataku. Wyspa Naxos została zdobyta i spalona. Persowie przedostali się na stały ląd i przejęli Eretrię. Następnie flota przemieściła się ku południu, gdzie w pobliżu wioski Maraton, na północny wschód od Aten, mieli zmierzyć się w bitwie z Ateńczykami. Bitwa pod Maratonem jest jednym z tych wydarzeń, co do których nie mamy pewności, co tak naprawdę się wydarzyło. Naszym podstawowym źródłem jest Herodot z Halikarnasu, który pisał około pół wieku po tym wydarzeniu. Jednak jego relacje są lakoniczne, opisał jedynie zdarzenia godne uwagi. Niemniej wyraził on podziw dla ataku Greków na Persów. Jak zauważa, przeciętny śmiertelnik nie był w stanie znieść samego widoku perskiej zbroi. Grecy zaś nie tylko stawili Persom czoło, lecz dosłownie zmiażdżyli przeciwnika. Ponadto zrobili to w błyskawicznym tempie. Determinację Greków tłumaczyć można obawą przed atakiem dwóch najmocniejszych sił armii perskiej: jazdy, nieocenionej zanim dojdzie do starcia wręcz, oraz łuczników, niezwykle skutecznych w walce na odległość. Wydaje się, że front obu armii jest równej długości. Grecki środek linii nie dorównuje jednak siłą doborowym oddziałom szyku wojska perskiego. Perski środek linii przypuszcza atak, przebija się przez środek linii Greków, lecz siły greckie są silniejsze na skrzydłach. Persowie zmuszeni są do odwrotu. Grecy uderzyli najmocniej na skrzydła i tu odnieśli od razu sukces. Persowie dostali się w kleszcze atakujących i to właśnie środek ich linii poniósł największe straty. 6400 poległych, podczas gdy Grecy stracili jedynie 192 ludzi. 192 Ateńczyków pochowano na miejscu bitwy w grobie, który do dziś możemy odwiedzać. Istnieje ogromna rozbieżność między liczbą ofiar po obu stronach, lecz to normalne w przypadku bitew w starożytności. Większość zginęła nie w samej walce, lecz podczas ucieczki z pola bitwy. Jeśli Grecy ruszyli w pogoń za Persami, może faktycznie środek linii perskiej został unicestwiony, więc liczby się zgadzają. Pokonani Persowie postanowili znów zaatakować. W roku 481 przed naszą erą syn Dariusza, Xerxes, zgromadził nową potężną armię, by ostatecznie pokonać Greków. W skład armii wchodziła flota licząca 1200 okrętów. Rok później wojska perskie przystąpiły do ataku na lądzie i na morzu. Ateny zostały ewakuowane. W bitwie pod Termopilami poległo 1000 Greków, głównie Spartan. Grecy wiedzieli, że walczą o przetrwanie. Niedługo zaś rozegra się ostateczna, rozstrzygająca bitwa. Bitwa morska. Pod Salaminą potężna flota perska zaatakowała dopiero co utworzoną flotę Aten liczącą 400 okrętów. Jak głosi legenda, król Persów, Xerxes, obserwował całe zdarzenie z tronu usytuowanego na szczycie klifu. Wynik bitwy miał zmienić bieg historii. Ku zgrozie władcy w wąskiej cieśninie u brzegów Salaminy, okręty perskie pozbawione możliwości manewru uległy flocie ateńskiej. Ateny odniosły zwycięstwo. Persowie zaniechali dalszych ataków. Grecja przetrwała.
Bitwa pod Salamino miała doniosłe znaczenie historyczne, tak jak i bitwa pod Platejami rok później. Źródła ateńskie komentują głównie Salaminę. To zrozumiałe, w końcu to zwycięstwo Aten. Plateje to triumf Sparty. Jednak obie te bitwy odegnały na zawsze wroga, gwarantując Grekom niepodległość. Gdyby wygrali Persowie, kto wie, czy utrzymaliby pozycję zwycięzcy. Być może triumf nie trwałby dłużej niż jedno pokolenie. Ale stało się tak, jak się stało, a zwycięstwo dało Atenom niesamowitą wiarę we własne możliwości. Był to triumf Aten, ale także wioślarzy, triumf całej floty. Salamina jest zwycięstwem hoplitów, zamożnych żołnierzy, którzy byli w stanie sami kupić sobie broń, ale także zwycięstwem prostych ludzi, którzy wiosłując wykonywali najcięższą pracę. To czyni je zwycięstwem tym bardziej demokratycznym. W tym czasie demokracja ateńska zadomawia się na dobre. Od tej chwili Ateńczycy wierzą, że zdołają podbić świat. Pokonali Persów, a wolność gwarantowana przez demokrację dodaje im skrzydeł. Pokonali tyrana Xerxesa, pokonali Persów, naród zdominowany przez jednego władcę, naród nie mający dla siebie szacunku. To utwierdza ich jedynie w przekonaniu o słuszności obranego ustroju. Nie da się przecenić historycznego znaczenia bitwy pod Salaminą. Pokonując siły perskie, Grecy zagwarantowali sobie okres pokoju, co umożliwiło im niezależny rozwój, wolny od obcych wpływów. W połowie wieku V przed naszą erą, demokracja ateńska była już powszechnie przyjętym ustrojem politycznym, ustrojem panującym także w innych polis greckich. Apogeum demokracji ateńskiej przypada na czasy Peryklesa, około roku 460. Perykles przewodził Atenom demokratycznym, lecz także Atenom światłym i świetnie prosperującym. To właśnie dobrobyt pozwolił Peryklesowi podjąć się przebudowy Akropolu. Akropol, centrum duchowego życia Aten, został zniszczony podczas wojen perskich. 2,5 tysiąca lat później wciąż jesteśmy wdzięczni Peryklesowi za podjętą decyzję. Trudno jest nam dzisiaj odwzorować dokładny układ budynków oraz ich otoczenie. Dzisiaj Akropol to goła skała. Kolorem dominującym jest delikatny róż marmurowych budowli. Budowle antyczne najprawdopodobniej pomalowane były na czerwono i niebiesko, zwłaszcza na doryckim fryzie wzdłuż Partenonu. Zdobiono je elementami metalowymi. Całość mieniła się kolorami. Między budynkami stały mniejsze posągi, figury z brązu, kamienia, często z dedykacjami, gdyż było to miejsce idealne, aby oddać komuś cześć. Odwiedzający Akropol mogą osobiście podziwiać umiejętności greckich architektów sprzed 2,5 tysiąca lat. Partenon do dziś wzbudza podziw. Początkowo Partenon słynął nie tylko ze swej architektury. Przez ponad 2000 lat był udekorowany rzeźbieniami na fryzie, na fasadzie budowli oraz po bokach. Te misternie wykonane zdobienia, ilustrujące mitologię oraz historię grecką, były nieodłącznym elementem budynku. Niestety w roku 1687, podczas oblężenia Aten przez Wenecjan, toczących wojnę z Turkami, uległy one zniszczeniu. Na szczęście wiele też przetrwało. Możemy je oglądać, lecz nie w Atenach, tylko w Londynie. Zostały tam przewiezione na początku XIX wieku, z inicjatywy ówczesnego ambasadora Wielkiej Brytanii. Stanowią część jednej z najbardziej kontrowersyjnych kolekcji sztuki starożytnej. Marmurów Elgina, nazwanych tak na cześć brytyjskiego ambasadora. Tak naprawdę rzeźby zachowały się jedynie dzięki Elginowi, który w początkach XIX wieku uzyskał zgodę rządu osmańskiego na ich wywiezienie. Niemniej jednak do dziś toczą się spory na temat słuszności tej decyzji i ewentualnego powrotu kolekcji do Aten. There are some
Trzeba przyznać, że okoliczności, w jakich Elgin nabył rzeźby, są dość niejasne. Trudno określić, czy transakcja była legalna, czy też mieliśmy do czynienia z korupcją urzędników osmańskich w Atenach. Co jednak by się stało, gdyby marmury pozostały na swoim miejscu? XIX wiek był niezwykle burzliwym okresem w historii Grecji. Kto wie, może by nie przetrwały. I tak dobrze, że zachowały się tak długo, skoro Turcy wykorzystywali Partenon jako magazyn, który już raz wyleciał w powietrze. Nie wiem jednak, czy te fakty powinny decydować o ewentualnym powrocie rzeźb. To raczej kwestia ich przynależności, miejsca, w którym większa liczba ludzi będzie mogła je podziwiać i docenić. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby Muzeum Akropolu. Epoka klasyczna. Sztuka rzeźbiarska pozostaje jednym z największych osiągnięć Greków. Grecka umiejętność odzwierciedlenia ludzkiej anatomii w wolnostojącej rzeźbie nie miała sobie równych przez wiele stuleci. Masywność, a jednocześnie dynamizm, to cechy charakterystyczne wielu rzeźb epoki klasycznej. Dyskobol, posąg autorstwa Myrona, powstały około roku 450, należy do najlepiej znanych dzieł sztuki Zachodu. Znana nam rzeźba to nie oryginał dłuta Myrona, lecz jego rzymska kopia. W tej dziedzinie bardzo wiele zawdzięczamy Rzymianom, bo chociaż zapiski o wielu dziełach zachowały się w ówczesnej literaturze, to bardzo niewiele z nich przetrwało do naszych czasów w wersji oryginalnej. Spośród oryginałów, które przetrwały, prawdopodobnie największą sławą cieszy się rzeźba autorstwa Praxitelesa, artysty tworzącego w IV wieku. Posąg odnaleziony w Olimpii w wieku XIX naszej ery przedstawia boga Hermesa z małym Dionizosem. W pełni realistycznie oddana muskulatura postaci jest cechą typową dla okresu klasycznego rzeźby greckiej. Dzieła te nie znajdują sobie równych aż do epoki renesansu, kiedy to nadejdą artyści pokroju Michała Anioła czy Donatella. Grecy znani są również ze swych osiągnięć w dziedzinie malarstwa. Wiemy, jak ważną rolę w Grecji odgrywało malarstwo ścienne. Jednak niewiele fresków przetrwało do naszych czasów. I w tej dziedzinie polegać musimy przede wszystkim na rzymskich kopiach, jak tych odkrytych w Pompejach. Malarstwo greckie w oryginale poznać możemy dzięki obszernemu zbiorowi zachowanej ceramiki, zwłaszcza słynnej czerwono-czarnej ceramice ateńskiej. Walory użytkowe naczyń odgrywają rolę drugorzędną w stosunku do ich walorów artystycznych. Ceramika była tańszą wersją złotych oraz srebrnych naczyń, używanych na co dzień jedynie przez bogatą część społeczeństwa. Jednak to wyroby garncarskie przetrwały do naszych czasów, dając nam wyobrażenie o artystycznych tendencjach starożytnej Grecji. Interesujące w ceramice greckiej było to, że już pod koniec wieku VIII zaczęto ją zdobić ilustracjami. W wieku VII pojawiają się na niej sceny zaczerpnięte z mitologii greckiej. W ten sposób malowidła ceramiczne oddają pełen obraz ówczesnej twórczości literackiej Grecji. Najprawdopodobniej już w wieku VII i VI przed naszą erą najwybitniejsi artyści epoki malowali na ceramice, zwłaszcza w Atenach, gdzie malarstwo figuralne cieszyło się wyjątkową popularnością. Malowidła te dają nam wgląd w sposób pracy ówczesnych twórców. W wieku V artyści stopniowo porzucają malarstwo miniaturowe na rzecz wielkoformatowego malarstwa ściennego. Jako że starożytne freski greckie nie zachowały się do naszych czasów, to właśnie ceramika daje nam wyobrażenie o tym, jak mogły wyglądać. Oba rodzaje malarstwa stosują tożsame konwencje, jak na przykład
ustawianie jednych postaci nad drugimi, tak aby oddać głębie. Technika ta różni się znacznie od znanej nam perspektywy, która jest wynalazkiem epoki renesansu. Jednak malowidła ceramiczne nie mogą się równać z twórczością mistrzów malarstwa greckiego wieku V i IV. Nasza wiedza o artystach ateńskich specjalizujących się w malarstwie ceramicznym jest znikoma. Biorąc pod uwagę ustrój panujący wówczas w Atenach, możemy przypuszczać, że nie byli oni nawet obywatelami polis. Najczęściej byli to metoikowie, cudzoziemcy rezydujący w Atenach, bądź niewolnicy zobowiązani do pracy przez swych panów. Obie grupy społeczne pozostawały na marginesie życia politycznego Aten. Mając na uwadze fakt, że również kobiety pozbawione były prawa głosu, wielu współczesnych krytyków podważa demokratyczny charakter ustroju ateńskiego. Prawdopodobnie tylko 1 na 10 mieszkańców polis miał prawa obywatelskie. W społeczeństwie ateńskim obowiązki obywatelskie szły w parze z prawami, zwłaszcza w przypadku służby wojskowej, do której zobowiązani byli zarówno pełnoprawni obywatele, jak i przyjezdni metoikowie. Obywatele walczyli w szeregach kawalerii lub piechoty, metoikowie zaś jako wioślarze floty ateńskiej. Taki podział w sprawowaniu służby wojskowej był zjawiskiem powszechnym w całym świecie antycznym. W pobliskiej Sparcie kwestie obronności zdominowały życie polis do tego stopnia, że ustrój społeczny oparty był wyłącznie na hierarchii wojskowej. Sparta, położona na Półwyspie Peloponeskim, na południowy zachód od Aten, była drugą po Atenach potęgą epoki klasycznej. Jako jedyne polis zachowała ustrój monarchiczny, choć w praktyce władza leżała w rękach wąskiej grupy najbardziej wpływowych obywateli. Życie społeczne Sparty podporządkowane było sztuce wojennej. Niemowlęta spartańskie zaraz po narodzinach poddawano oględzinom. Dzieci słabego zdrowia porzucano, a silnych chłopców poddawano rygorystycznym ćwiczeniom fizycznym, które trwały aż do wieku lat 20, kiedy to rozpoczynali regularną służbę wojskową. Obowiązek dbałości o formę fizyczną dotyczył także kobiet. Spartanki ćwiczyły często w towarzystwie mężczyzn, co bulwersowało inne narody greckie. Społeczeństwa Sparty oraz Aten bardzo się od siebie różniły. Stąd wielu współczesnych historyków porównywało je do społeczeństw XX wieku, zwłaszcza tych z okresu zimnej wojny między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Jako że Ateny były społeczeństwem demokratycznym, otwartym na świat, prowadzącym ekspansjonistyczną politykę międzynarodową, porównywano je do Stanów. Spartę zaś jako kraj zamknięty na wpływ zewnętrzne, niedemokratyczny, prowadzący politykę izolacjonizmu, porównuje się do Rosji. Choć znane są umiejętności taneczne oraz wokalne Spartan, ich osiągnięcia artystyczne nie odcisnęły piętna na ówczesnej kulturze. Życie mieszkańców Sparty podporządkowane było przede wszystkim służbie wojskowej, o czym przekonamy się już pod koniec wieku V. W roku 431 spór między Atenami a Koryntem da początek długoletniemu konfliktowi zwanemu II wojną peloponeską. Konflikt wewnętrzny. Przez 27 lat Grecy znosić musieli trudy wojenne konfliktu między Atenami i wspierającym je Związkiem Morskim oraz Spartą i Związkiem Peloponeskim. Pierwszych 10 lat wojny zakończyło się swego rodzaju remisem. Walka toczona przez Spartę i jej peloponeskich sojuszników, by utemperować imperialistyczne dążenia Aten, przez pierwsze 10 lat nie przyniosła rezultatów. Spartanie za wszelką cenę dążyli do zawarcia pokoju. Ateny otrzymały lekcję pokory, co jednak nie powstrzymało ich przed kolejnym atakiem, wielką wyprawą sycylijską, która zakończy się klęską w roku 413. Nawet wtedy Ateńczycy nie poddali się całkowicie. Walki toczyć się będą jeszcze przez 9 lat. Dopiero dwie wielkie bitwy morskie w latach 406 oraz 404 ostatecznie zakończą wojnę. Był to konflikt niezwykle wyczerpujący, który w ogromnym stopniu osłabił państwa greckie.
Ponadto położył ostatecznie kres potędze ateńskiej. Choć w wieku IV powstanie coś na kształt cesarstwa greckiego, to Ateny nie odzyskają już nigdy świetności, jaką cieszyły się w V wieku. Choć Sparta i jej sojusznicy wyszli zwycięsko z wojny peloponeskiej, nie mogli się długo cieszyć swym triumfem. Rok po porażce Ateny ponownie podjęły walkę o odzyskanie niepodległości. Także ich sojusznicy sprzeciwili się hegemonii spartańskiej. Można powiedzieć, że konflikt peloponeski pozostał nierozstrzygnięty, choć niewątpliwie wpłynął na kształt kultury Zachodu. Jednym z przywódców wojny peloponeskiej był Tukidydes, który opisał później historię konfliktu. Jego dzieło uznawane jest dzisiaj za jeden z pierwszych podręczników stosunków międzynarodowych. Relacja Tukidydesa, niezwykle skrupulatna, przedstawia obiektywną analizę wojny. Tukidydes nie zadowolił się jedynie opisem wydarzeń, lecz umiejscowił je w konkretnym kontekście polityczno-militarnym, co było przełomowym, jak na owe czasy, podejściem do tematu. Tukidydes uchodzi za jednego z dwóch najwybitniejszych historyków greckich. Drugim z nich był Herodot, podróżnik, którego najsłynniejsze dzieło opisuje wydarzenia wojen perskich. Nikogo nie dziwi fakt, że historia tak ściśle wiązała się z konfliktami zbrojnymi. Wojna to przecież nieodłączny element życia Greków. Ciągle zmieniające się układy sił w połączeniu z interwencjami z zewnątrz wielokrotnie doprowadzały do konfliktów. Jednak w świecie greckim istniało pewne wydarzenie, na czas którego raz na 4 lata zaprzestawano wojen. Wydarzenie to ma swój odpowiednik w świecie współczesnym. Są to Igrzyska Olimpijskie. Raz na 4 lata ogłaszano rozejm. Nieważne, jak wiele konfliktów toczyło się w tym czasie, niemal zawsze wstrzymywano walki, by umożliwić Grekom uczestnictwo w zawodach. Niekiedy do igrzysk wkradała się polityka, tak jak w przypadku współczesnych olimpiad w Stanach Zjednoczonych lub Rosji w latach 1980 i 1984. W roku 420 za nieuszanowanie świętej zasady zachowania pokoju Spartan ukarano całkowitym wykluczeniem z igrzysk. W roku 360 zwyczaj ten naruszony został do tego stopnia, że zaatakowano samą Olimpię, a walki toczyły się na oczach zgromadzonej widowni. Były to jednak sytuacje wyjątkowe. Zazwyczaj rozejm był respektowany. Starożytne Igrzyska Olimpijskie były największym wydarzeniem tamtych czasów. Począwszy od 776 roku, co 4 lata gromadziły one w mieście Olimpia w Egidzie najznamienitszych sportowców świata greckiego. Konkurowano w dyscyplinach takich jak wyścigi zaprzęgów konnych, boks, zapasy oraz lekkoatletyka. Większość historyków przyznaje, że rok 776 jest datą umowną. Nie bez znaczenia jednak jest fakt, że to okres kształtowania się narodu greckiego. Wraz z pojawieniem się wspólnego języka, miejsca takie jak Olimpia, Delfy, Delos, świątynia Zeusa, świątynie Posejdona czy Ismeny, stają się panheleńskimi ośrodkami kultu. Odwiedzając te miejsca, Grecy niejako deklarują przynależność do narodu greckiego. Oczywiście określenie Grecy obejmuje także mieszkańców kolonii greckich położonych na zachodzie dzisiejszej Hiszpanii, na Sycylii, na południowym wybrzeżu Francji czy w rejonie Morza Czarnego. Pokonują więc oni długą drogę, by móc uczestniczyć w olimpiadzie. Igrzyska dedykowane Zeusowi cieszyły się wielkim uznaniem wśród ludów greckich.
Już w V wieku na terenie świątyni w Olimpii wzniesiono potężny 12-metrowy posąg Zeusa, wykonany ze złota oraz kości słoniowej, który wymieniany jest wśród 7 starożytnych cudów świata. Choć posąg nie zachował się do naszych czasów, dzięki pracom wykopaliskowym możemy dziś podziwiać ruiny Olimpii. W tej dziedzinie wiele zawdzięczamy dwóm niemieckim archeologom żyjącym w XIX wieku, Ernstowi Curtiusowi oraz Emilowi Kunze, prowadzącemu badania w wieku XX. Dzięki ich odkryciom możemy dziś zrekonstruować wygląd miasta w czasach największej świetności, z jego łaźniami, świątyniami oraz hotelami dla gości. Ze starożytnych podań wiemy, że w Olimpii znajdowało się również wiele pomników stawianych na cześć zwycięskich sportowców. Igrzyska olimpijskie to nie jedyna współczesna forma rozrywki, której dali początek Grecy. I tu ponownie najwięcej zawdzięczamy Ateńczykom. Co roku w marcu w okolicy świątyni Dionizosa na południowym stoku Akropolu obchodzono święto boga wina. Znane jako Wielkie Dionizje, 5-dniowe obchody odgrywały rolę przeglądu sztuk teatralnych największych ówczesnych dramaturgów. Dramat jako gatunek literacki, zarówno komedia, jak i tragedia, również wywodzi się z Grecji. Publiczność zgromadzona w Dionizjach mogła obejrzeć pierwsze inscenizacje sztuk Arystofanesa, Euripidesa, Aischylosa czy też Sofoklesa. Dramaturgów, których dzieła do dziś cieszą się wielką popularnością. Co istotne, teatr w Atenach to rodzaj wydarzenia, w którym uczestniczyli wszyscy mieszkańcy. Dionizje to wielka uroczystość dla całego miasta. Wszyscy obywatele płci męskiej oglądali wystawiane sztuki, angażując się emocjonalnie w opowiadane historie, z których wiele wymagało od widza refleksji nad poważnymi zagadnieniami natury moralnej. Nieprzypadkowo ówczesne sztuki są wciąż wystawiane i interpretowane na nowe sposoby, gdyż tematy, które poruszają, nie straciły na aktualności. Przykładem może być Antygona, dramat, który rozważa, jak daleko człowiek może się posunąć, postępując w zgodzie z własnym sumieniem. Dylematem Antygony jest moralny nakaz pochowania brata, którego pogrzeb zakazany został przez króla. Sprzeciw wobec niesprawiedliwej, niemoralnie postępującej władzy to temat niezwykle aktualny w owych czasach. Do pewnego stopnia jest on aktualny i dzisiaj. W roku 1940 w Paryżu Henri wystawił na scenie własną wersję Antygony, która poruszała te same kwestie, z tym wyjątkiem, że u Henriego Antygona staje się bohaterką ruchu oporu, a Kreon zwolennikiem kolaboracji. Są to te same dylematy moralne, jedynie we współczesnej oprawie. Wielcy filozofowie. Także w dziedzinie rozwoju filozofii wkład Greków jest nieoceniony. Za ojczyznę myśli greckiej uważa się miasto Milet w Azji Mniejszej, gdzie w VI wieku powstają dzieła Talesa, Anaksymandra oraz Anaksymenesa. Jednak okres największej świetności filozofii greckiej przypada na wiek V, kiedy to w Atenach rozkwita myśl grecka. Pionierem w dziedzinie filozofii był Sokrates, Ateńczyk, który w dyskusji dostrzegał jedyny sposób dotarcia do prawdy. Całe swe życie poświęcił dysputom filozoficznym. Siła jego oddziaływania była tak wielka, że władze Aten oskarżyły go o deprawację młodzieży i skazały na śmierć poprzez wypicie cykuty. Choć mógł uciec, Sokrates wybrał śmierć, akceptując tym samym prawomocny wyrok sądu. Proces Sokratesa oraz jego mowę obrończą opisał jeden z najwybitniejszych uczniów, wielki filozof ateński Platon.
Sokrates nie pozostawił po sobie żadnych pism. Cała jego myśl filozoficzna ujęta została w dziełach wychowanka. W przeciwieństwie do Sokratesa, Platon pozostawił po sobie pokaźny dorobek przedstawiający jego poglądy w dziedzinie metafizyki, polityki oraz estetyki. Ponadto założył on Akademię Platońską, słynną szkołę, w której obok filozofii nauczano także matematyki oraz astronomii. Wśród uczniów Akademii znalazł się trzeci z wielkich filozofów greckich, Arystoteles. Urodzony w Królestwie Macedonii, Arystoteles rozpoczął naukę w Atenach w wieku lat 17. Prace Arystotelesa, tak jak dzieła jego nauczyciela Platona, poruszają szeroką gamę tematów. Przeprowadzona przez niego klasyfikacja zwierząt uważana jest przez wielu za podwaliny nowej nauki, biologii. Jednak to jego dokonania w dziedzinie filozofii cieszą się największym uznaniem. Istnieje jeszcze jeden ciekawy historyczny aspekt życia Arystotelesa. W wieku lat 41 filozof powrócił do ojczystej Macedonii, by objąć stanowisko osobistego nauczyciela syna ówczesnego króla. Chłopiec ten już wkrótce zyska miano legendarnej postaci i zmieni bieg historii starożytnego świata. To Aleksander Wielki. Ojczyzna Aleksandra, Macedonia, nie należała wówczas do Grecji. Było to królestwo feudalne, które Grecy traktowali jak kraj barbarzyńców. Jednak dynastia królewska Macedonii wywodziła się z Grecji, a panowanie króla Filipa II od roku 359 przed naszą erą jedynie ugruntuje dominującą pozycję Macedonii w świecie greckim. Filip Macedoński był jednym z władców starożytnej Macedonii, władcą potężnym, choć w oczach Greków uchodzącym za barbarzyńcę. Mówił po grecku płynnie, choć z akcentem, jak każdy, kto nie był mieszkańcem Attyki lub Peloponezu. Pod jego panowaniem Macedonia stała się państwem bogatym, posiadającym kopalnie złota oraz srebra. Wprowadził monetę bitą w wielkich nakładach, dzięki czemu mógł opłacić swą pokaźną armię. Ponadto Filip II przeprowadził gruntowną reformę militarną, wprowadzając taktykę falangi, piechoty uzbrojonej w sarisy, włócznie o długości od 5 do 7 metrów. Nikt nie był w stanie stawić im czoła. Aleksander Wielki. Filip II, miłośnik greckiej kultury, postanowił wykorzystać okres dezintegracji oraz niezgody panującej w świecie greckim w IV wieku. Na jego rozkaz wojska macedońskie zaatakowały Grecję. Kampania okazała się wielkim sukcesem. Triumf Filipa w bitwie pod Amfipolis w roku 357 ostatecznie przechylił szale zwycięstwa na stronę Macedończyków. W roku 346 władcę Macedonii uznano za pełnoprawnego Greka, a w roku 338 w bitwie pod Cheroneon ugruntował on swą dominującą pozycję. Od tego momentu Macedonia przejmuje panowanie nad światem greckim. W ciągu 20 lat Filip II wysunął się na pozycję władcy starożytnej Grecji. W ciągu najbliższych 10 lat jego syn Aleksander stanie się najpotężniejszym władcą znanego wówczas świata. W roku 336 Filip zostaje zamordowany, a jego 20-letni syn przejmuje panowanie nad królestwem. Jeśli dokonania Filipa można określić mianem historycznych, dokonania jego syna obrosły międzynarodową legendą. Udało mu się pokonać odwiecznego wroga Greków Persję. Do roku 323 zdoła także opanować terytorium sięgające na wschód obszarów dzisiejszych Indii, na południe zaś terytorium dzisiejszego Egiptu. Choć Aleksander zmarł na gorączkę w wieku lat 33, to wciąż uważany jest za jednego z najpotężniejszych władców historii. To, czego dokonał, jest godne podziwu. Być może jego zwycięstwa to tylko splot sprzyjających mu okoliczności. Być może Persja była już wtedy tylko kolosem na glinianych nogach.
Niemniej to, co osiągnął, wymagało nie lada determinacji. Panował jedynie 13 lat. To, że dotarł tak daleko na wschód z tak niewielką armią, jest czymś nadzwyczajnym. Aleksander umarł bardzo młodo. Natychmiast pojawia się pytanie, czego więcej mógłby dokonać. Wiemy, że marzył również o wyprawie na zachód, o zjednoczeniu całego świata antycznego. Zwycięstwa Juliusza Cezara to też w pewnym sensie splot szczęśliwych okoliczności. Jego podbój Galii w tak błyskawicznym tempie był niewątpliwie nie lada osiągnięciem. Jednak ze względu na rozpiętość opanowanego terytorium i ze względu na wpływ, jaki jego podboje wywarły na nadchodzące stulecia, Aleksander jest niewątpliwie tym władcą, który najbardziej wpłynął na bieg historii. Podboje Aleksandra miały ogromny wpływ na rozwój kultury. Gdziekolwiek triumfowała armia aleksandryjska, tam triumfowała także kultura grecka. Na okres jego panowania przypada początek epoki helenistycznej, kiedy to wpływy kultury greckiej rozprzestrzeniają się na obszarze całego świata antycznego. Na terenie swego imperium Aleksander zakładał nowe miasta, nazwane na jego cześć i wysunięte nawet tak daleko na południe, jak dzisiejszy Afganistan. W ten sposób powstało około 70 Aleksandrii, a kultura grecka przeobraziła się w zjawisko o zasięgu ogólnoświatowym. Imperium Aleksandra nie przetrwało długo po jego śmierci. Podbite terytorium rozdzielono pomiędzy jego przywódców oraz ich następców. Niemniej jednak zachowała się spuścizna po epoce aleksandryjskiej, czego najlepszym dowodem jest miasto Aleksandria w Egipcie, gdzie grecka kultura zapuściła mocno korzenie. To tutaj słynny matematyk Euklides założył swoją akademię. Tutaj też wykształcenie zdobywał wielki wynalazca Archimedes, a Biblioteka Aleksandryjska zdobyła miano najznakomitszej biblioteki świata antycznego. Istnienie Aleksandrii jest więc namacalną pozostałością po jej założycielu, jednej z najznamienitszych postaci historycznych. Nie wiadomo, jak wyglądałby dzisiejszy świat, gdyby Aleksander nigdy się nie narodził. Można powiedzieć, że spuścizna po epoce aleksandryjskiej to cały współczesny świat. Odziedziczyliśmy po nim ujednolicone tendencje w sztuce oraz kulturze. W wyniku podbojów Aleksandra kultura grecka rozprzestrzeniła się po krańce znanego wówczas świata. Dotarł on aż do rzeki Indus w Indiach, wszędzie po drodze zakładając miasta. Najważniejszym ośrodkiem noszącym jego imię jest miasto Aleksandria w Egipcie. Po śmierci Aleksandra władzę w Egipcie obejmuje Ptolemeusz I. I to na jego polecenie w Aleksandrii, na wysepce Faros, wybudowano pierwszą w dziejach latarnię morską, jeden ze starożytnych cudów świata. Już wkrótce pojawiły się kopie słynnej latarni. Tak więc latarnia morska jest również częścią spuścizny po Aleksandrze Wielkim. Wraz ze śmiercią Aleksandra hegemonia Grecji w świecie starożytnym dobiega kresu. W następnych stuleciach rośnie w siłę nowa potęga, która doprowadzi do ostatecznego upadku Grecji. Od III wieku przed naszą erą Rzym rozpoczyna podbój kolonii greckich nad Morzem Śródziemnym, a w wieku II zaczyna się podbój ziem greckich. W roku 148 Macedonia staje się jedną z prowincji rzymskich. Dwa lata później ten sam los spotyka Grecję. Przez dwa najbliższe stulecia rozpiętość Cesarstwa Rzymskiego sięgnie obszarów dawnego Imperium Aleksandryjskiego. W roku 31 Aleksandria przechodzi pod panowanie Rzymu, co pieczętuje upadek niepodległej Grecji. Tak oto na gruzach pierwszej z wielkich cywilizacji starożytności wyrasta druga, cywilizacja starożytnego Rzymu.
Pomimo podboju rzymskich, spuścizna starożytnej Grecji przetrwała do naszych czasów. W dużej mierze zawdzięczamy to Rzymianom, którzy, pełni podziwu dla greckich osiągnięć w dziedzinie sztuki, architektury, literatury oraz ustroju społecznego, wiele z greckich dokonań przenieśli na rodzimy grunt. Gdyby nie Rzymianie, nasza wiedza na temat rzeźby greckiej byłaby znikoma. Wpływ grecki możemy zaobserwować nawet w sferze kultury chrześcijańskiej. System filozoficzny stworzony przez Arystotelesa zainspirował teologów, przyczyniając się do powstania tomizmu. W epoce renesansu zainteresowanie światem antycznym odżyje ze zdwojoną siłą. Do dzisiaj osiągnięcia Greków w dziedzinie teatru, filozofii bądź architektury stanowią punkt wyjścia dla rozważań naukowych. Spuścizna starożytnej Grecji tworzy część ponadczasowego dziedzictwa kulturowego całej współczesnej ludzkości. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Polskie Media Amer.com. Tekst Paulina Bielawska, czytał Mirosław Utta.